Po 14 marca Polska miała obudzić się w nowej rzeczywistości. Po 14 marca wszyscy pijacy, alkoholicy, kierowcy mieli zatrząść się niczym w delirium i zdać sobie sprawę z tego, że jakakolwiek wsiadka za kółko po drinku skończy się tym, że nie tylko lejce zabiorą, ale i kółko zabiorą, cały samochód zabiorą, że będą konfiskaty. No i tak też początkowo było. Pierwszym był rekordzista, Ukrainiec, który tam wykręcił 2,5 promila, no więc to była prościzna. Potem był Polak, tego samego dnia miał dwójkę. No i następni, no i tam jak przyszedł czas na pierwsze podsumowanie, to okazało się, że tych samochodów skonfiskowano kilkadziesiąt. I teraz uwaga! Skonfiskowano ich kilkadziesiąt, a ich wartość to są widełki. Była od 2000 zł do 30 tysięcy złotych. Przy czym najdroższy był ten właśnie 30-tysięczny Mercedes, no więc też musiał mieć spokojnie z 10 lat, jak nie więcej. No i cóż. My, naród polski. My, naród polski. Wszyscy obywatele Rzeczypospolitej. Rozpoczęło się piekło, łamanie konstytucji, tak nie wolno. A co zrobi biedna żona, jak ma męża by pijaka? Starałem się tłumaczyć, że to jak jesteś głupia i myślałaś sobie, że przy mnie się zmieni, czyli przestanie chlać, no to po prostu teraz cierp. Nie będzie czym dzieci do szkoły odwozić. To też dziwny argument, bo wolałbym, żeby najebany tatuś nie odwoził swoich dzieci do szkoły. Etc. No wiadomo, uderz w stół albo w kierownicę. I nożyce się odezwały. No i te nożyce się odzywały. W międzyczasie z Ministerstwa Sprawiedliwości zaczęły dobiegać głosy. Głosy tych, których widocznie na czas pisania tego pisowskiego prawa, zmiany prawa karnego, bo to jest zmiana prawa karnego, zamknięto w toalecie. Teraz ktoś z tej toalety tam zaczął się dobijać, żeby go wypuścić, bo to nie tak miało być. No i koniec końców samo Ministerstwo Sprawiedliwości dało głos teraz, czyli mniej więcej po miesiącu obowiązywania nowego prawa karnego i okazuje się, że no im też się to nie podoba. A co im się nie podoba? Konkretnie prawo do bezwzględnej, obligatoryjnej konfiskaty samochodu, ponieważ no tak mówi ten nowy przepis, że nie ma, czy to jest za 2000, czy właśnie ów chlejus zakończył przygodę na latarni, doprowadzając do tego, że jego samochód przestał być wart więcej niż za kilogram w złomie. No i wszyscy zaczęli sobie zdawać sprawę z tego, że tak naprawdę sama policja też nie jest chętna, żeby robić większe afery. No bo tak, nie ma przepisów wykonawczych, jak się okazało, bo jak zwykle u nas się na kolanie pisze prawo, więc ci biedni policjanci nie wiedzieli, co z tymi samochodami robić, no bo na przykład, zabierzemy na parking policyjny, ale kto za to zapłaci? Tego nikt nie określił, właśnie w przepisach wykonawczych. Wobec powyższego stało się tak, że policjanci zamiast zabierać samochody na parking policyjny, czyli od razu, od ręki wracasz piechotą, wężykiem, bo jesteś jeszcze nawalony, ale już bez samochodu, no to zaczęliby wydawać te samochody tak zwanym osobom zaufanym. No bo tam jest taki przepis, który mówi, że możesz powierzyć ten pojazd osobie zaufanej, która zabezpieczy go, czyli u siebie na posesji na przykład, okryje kocami, zamknie, będzie o niego dbała jednym słowem do momentu wydania prawomocnego orzeczenia przez sąd. No bo z kolei to też nie jest takie proste, tak? To nie jest tak jak w Ameryce, że się tam, nie wiem, zamykają cię w nocy, rano stajesz przed obliczem sędziego. Więc tak też, jak się okazuje, mogło być. I w wielu przypadkach tak to przerzekano, no bo zatrzymuje się około 200 na prutych w ciągu doby. Tak średnio, bo raz to jest 300, raz to jest 100. W związku z czym to te konfiskaty to byłby tylko dla policji jeden wielki problem, tym bardziej, że jak się domyślacie, chleje prowincja, bo tam nie ma nic innego do roboty, nie wiem, na takiej ścianie wschodniej na przykład, tak zwijają chodniki po 15, no to co?
tylko sobie flaszkę kupić, a po flaszkę trzeba czymś dojechać, więc się wsiada w Cinquecento za dwójaka, nie wiem, w Tico, w cokolwiek. No i trudno by... Potem to jest śmiech na sali zresztą, prawda? No bo grozi ci konfiskata samochodu za 2000. To co kupisz za 1000 następny? A i tak, jak wiadomo, na drogach powiatowych i po takich wiejskich drożynach jeździ się bez prawa jazdy, bo po co? Więc to, że komuś tam zawinęli lejce za zachlanie, to dla nikogo niczego za bardzo nie zmienia. No i cóż, i w tej chwili stoimy przed dylematem. Albo Duralex Sedlex, tak jak w Norwegii, tak jak w Holandii. Czyli w ogóle nie ma mowy, żeby skały srały, bierzemy, czy to jest Lamborghini za 1,5 miliona złotych, czy to jest Tico za 2000, nie interesuje nas. Okazało się jednak, że Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje takie salomonowe wyjście, czyli okej, sąd będzie mógł zadecydować o konfiskacie samochodu, ale nie będzie musiał. No bo co zrobi z jakimś szrotem za 2, 3, 5 tysięcy? Co zrobić z samochodem, który właśnie stał się szrotem? No przecież nie będą na licytację przekazywać samochodów owiniętych wokół latarni, tak? No bo to jest niepraktyczne, zajmuje czas, trzeba się przy tym narobić. Do tego jest cała logistyka potrzebna. Wiele, wiele rzeczy, które by sprawiają, że ten system by się po prostu bardzo szybko zatkał. I tak to się właśnie dzieje.